Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Batajon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry GTA 3 w wersji remasterowej. Zrobimy sobie może ten telefoniczne zadanie. Pik. Takim moim autem to ja będę, kurde, ostatnio. Już? There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. No przekonamy się. Tak jak mówiła, z tym moim pojazdem to tak biednie będzie. Z tym... O, tam jeździ takie fa... Ej, stój pan! Stój pan! Kuźwa mać, człowiek chce jakieś auto. No tam to te... Co to tam, że się leje, co? Czajmy się na auto jakieś. Jakieś auto by się zdało, bo to moje rodzinne nie bardzo. O kurde! Ty, panie! O Boże, mogłem stać tutaj. Już bym miała auto, już bym miała furę. O, jedzie, jest następna fura. Jedzie. Wow! Chyba tak mi się wydaje, że jak pierwszy raz zobaczymy, zgarniemy auto, to potem ich jest dużo. Wyskakuj, kuźwa, bo ja potrzebuję do wyścigów. A to się... Co jest grane? Co chodzi? O co chodzi? Aha, tam jest paczka jakaś ukryta. To nie ja, ja nic nie zrobiłam gościowi. Nie wiem, po co ja tą paczkę. To jest to, co... To jest zbieractwo. Ale mi auto skasowali już, no trudno, no. To już akurat nie moja wina była. Tak, przestawiamy sobie na radę, które mogę mieć mniej więcej. No i tak to chyba działało, że jak nie było wcześniej tego auta, to potem jak już jest znajdziemy, w cudzysłowie znajdziemy, to tego jest od piguły. Każdym autem. Dobra, mam nadzieję, że to mi da jakoś tam radę, pomoże mi z tymi wyścigami. Zobaczymy. Tu mnie ponoć jest 77 misji, więc... Ile to może zająć? No widzicie, wszyscy jakieś takie fury szybkie mają. Więc ja i też przydałoby się, więc dlatego, żebym czekała na jakieś coś. Nie, nie stukajcie! Kurde mnie! Mhm. Dzięki! Dzięki! Jezu! No i wyścigi, no. Dzięki! Będę ostatnia. Powinnam chyba wygrać, co? Wy oszusty! Gdzie wy tam? Jejku! Ale jest. Tak, to też jest. Zwiesiłeś się! Czy AI tego jest też takie... O, żeż ty w życiu! Jeszcze pada! Jeszcze pada, no! No to będzie zajebiście. A gdzie on pojechał? Zaraz będę się jarać. Wow! No to co? To jest super! Ej, goście, ja was proszę. Goście, policja. Jeszcze 20 aut stuknę i zaraz będę płonąć. No, ledwo żyję, no, to normalka. I teraz chyba w lewo i prosto jakoś, zobaczymy, co to da. I tak będę ostatnia. Kurde. No i gdzie mi pod koło, debilu, jeden z drugim? No tak, muszę wszystko stuknąć, no to jest... Normalka u mnie. Ile jeszcze tych, kurczę, tych... Ja pierdzielę. Jeszcze mnie policja ściga. Dwie policje mnie ścigają, ja już płonę. Ja już płonę, kurde mać. Jezu. No, super. Siadaj do tego auta, jedziemy.
spokojnie. To jest akcja policyjna. Ja muszę wszystkich przejechać. Ile jeszcze tych punktów jest do cholery jasnej? Co to ma być? Jejku, jejku, no po prostu to jest jakieś, kurde, śmiechu warte. Benny Hill po prostu. O, już helikopter za mną lata. Super, a gdzie reszta w ogóle Gogusiu? Gdzie oni jeżdżą? Co to jest? Czy którykolwiek z nas wygra ten wyścig, bo chyba każdy sobie jeździ gdzie chce, o co chodzi? Czas wyścigu. I co mi z czasu wyścigu? Wow, wyścig nieskończony. Ile ja mam tych punktów zdobyć? Przepraszam. Co jest grane? Mi się nie uda. Ale czemu? Ale co jest grane? O co chodzi? Dobra. Ale o co chodzi? Na miejsce startu. No dobra, ale... Ile tych czerwonych teraz jeździ? Nie wiem, o co chodzi. Dziwne to było. Nie robiłam już tej misji, więc dlatego się tak dziwię, o co kaman. Ja wiem, że policję sobie ściągłam, przejeżdżając ludzi na biednych ludzi. Może tym ogarnę jakoś. Tylko ci kurde z wyścigu też jakoś tak jeżdżą, jak nie powiem co. Ej, ej, ej. Będę pierwsza. No odliczaj, że kuźwa. I co, to auto się nie kwalifikuje? No nie żartujcie ze mnie. A mogę im stukać auta? Mogę im stukać auta? To był start. Aha, w ogóle prosto, bo to trzeba... Według tych kropek... No, zarąbiste mam szybkie auto. Wiem, że powinno się właśnie jeździć tak... Ta jaśniejsza kropka, ten jaśniejszy... Jaśniejszy róż. Róż to jest? Chyba? No kuźwa mać, no! No i 100 razy będę te wyścigi robić, bo to jazda tym... Tutaj to jest jakaś masakra. No kurde, suńcie dupy! Cię kurde, rozpychacie! W głowie się człowiekowi nie mieści. Tak, jedź pod prąd. Teraz będę musiała auto zmienić. Żegnam. Tak, wskakujcie mi pod koła. Tak, wskakuj. Chodź, rozjadę cię. No kuźwa mać! Wąższych tych ulic się nie dało zrobić. No kurka wodna! Nie, to jest misja, beznadziejna misja. Co jest grane? Co, oni już wygrali, co? Dziady kapuściane wygrały, co? Wiesz, to jest jakaś masakra, jak ja mam z nimi wygrać? Przejadę was, no się was mam, policja. Ja pierdzielę, ten dotknę coś delikatnie, już lecę. Jebs. No i zmiana auta szybko. No to znowu będę musiała robić to. Wieje łaś. Jakie to jest zwieszone. Dziwne to jest, złe to jest, nie lubię tego już. Naprawdę. Pewnie w jakimś czasie mam przyjechać. Najlepiej jakby oni byli ten, ale oni już kurde mają taki... Oni mają chyba pancerne te auta, tamci. Kuźwa!
Odwalcie się. Ile mamy? 200 sekund w cudzysłowie, bo nie wiem ile. Kur... Kawodna. Tak, najlepsze auto do wyścigów, żebym sobie wzięła. Ile jeszcze tych kropek jest znowu? Nie umie z babcią w bingo wygrać. Nie umie grać. Umie grać, to jest proste, trudne bingo. Ale o co chodzi, no? Kuźwa, zaś będę 100 lat czekać na jakieś normalne auto. Normalne auto. No może być. Stój. Wysiadaj. Dziwne to jest. Nie rozumiem tego ani trochę. Boże, ile razy jeszcze? Cały odcinek będzie moich wyścigów głupich. Nie dość, że te auta tak się szybko rozwalają. Lekko stukniecie i... Wow, może do 3 razy sztukę. Nie rozumiem tego. Czy oni się gdzieś faktycznie gubią po drodze, czy... Czas wyścigu. Ile jest tych punktów zasranych? Ja wiem, że najlepiej powinno się właśnie tak ostrożnie jechać. Tak mniej więcej i... Ale czasem się nie da. Ale czasem się kuźle ludziska nie da. No i już mnie stupnął, już! Ej Boże, to jest jakaś jedna wielka masakra z tym wyścigiem moim. Żegnam, w nosie was mam. Chyba, żem źle pojechała. No i super, i już, już... No i super, i zdech pies, kuźwa ma! A byłam pierwsza. Popchałbyś mnie! No i nie, no tak grać ja nie będę. Kuźwa mać, no. Dzięki, że mi podpowiadasz, że jestem czwarta. Masakra. Zaś wziąłaś... Kur... Nie, to jest zło. Największe zło. Nie cierpię tej misji. Nie cierpię tej misji. No ja ich teraz już nie dościgam. Nie ma szans. Kuźwa, najlepiej się nauczyć na pamięć tą... Tą całą, tą trasę. O masakra. Zejdźcie mi z drogi. Ja już jestem... kurzona. No tak, nie będę... Nie wyścigam ich. Nie ma opcji takiej. Jebs go. No nie, no zaraz zdech. Zdech misja i dupa. Nosię cię mam, kobieto. Wow, te wyścigi są najgorsze. Aż mi się, kurde, przypomina misja. Grałam na PlayStation 2 w GTA San Andreas z tym, w tej szkole. W tej szkole z tym, z lataniem tam. Była jedna misja, która tak doprowadzała do szału człowieka, że ktoś by powiedział, nie, najtrudniejsze było to, ta misja z pociągu, czy tam nie, trzeba podążać za pociągiem. Nie, gdzie? Chyba za pierwszym razem żeśmy ją zrobili. Kurde. Nie, raczej nie dość właśnie. Boże, czy mi to wyjdzie dzisiaj? Bo coś mi się śni, że nie bardzo. Wow, zajebista jestem. Dawaj auto, kuźwa mać, gościu. Potrzebuję to czarne.
Tym czarnym mam jakieś szanse z tym autem. A kurde, mogłam podbić szybciej. Nie chcę z takiego starego grochota. Dajcie mi czarne auto. Ewentualnie takie. Aha, tak, już się kurde lusterka zepsuło. Chociaż tam to było szybsze chyba. Tak, przekucie mi pod koło. Teraz trzeba pilnować tak, żeby oni popełnili błąd, nie ja. A mieli mi się z tamtym przejazdem jednym. Oby teraz. Tak, popchajcie się. Kuźwa. No nie, no ja już się denerwuję, ja już nie. Ja już się zdenerwowałam, ja już nie. No jakieś dopalacze mają w tym autach. Sterowanie jest beznadziejne. Wyścigi te. No nie wiem, to jakoś wpadło tak. Kurwa mać, no. No nie, no już ich nie doścignę. Nie ma takiej opcji. Kurwa, jeszcze to jeździ na tych kurde trawie jak chce. Jakby nie mogli gdzieś z jednego boku zrobić te punkty przejazdu. Nie, na środku, debilu, jedź! I tak już ich nie doścignę. No nie, no to czarne potrzebuje auto i tyle, no. I liczyć na jakieś głupie szczęście. Że jakieś auto wam nie podjedzie, żeby się tam zmieścić między autami, bo to trzeba lawirować, kuźwa mać. Nie, nie. Fajnie, żeś wcisnął to kurde drzwi do środka do tego, do auta. No i dup muszę walnąć, stuknąć wszystko. Naprawdę, kto to robił, kto robił tą misję? Ja się pytam, kto to robił? Kto to robił? Tak, zajebiste. O, mniej więcej w tym samym miejscu nie udaje mi się ten... Ja pierdzielę, zaraz zrezygnuję z tej misji. No tak, wskakujcie mi, kuźwa, debile. Nie, koniec, to wiecie. Czemu tych punktów wiesz aż tyle, kuźwa, mać? Co jest? Dobra. Za dużo. Za dużo. No, ha. No się mam. Człowiek chce spokojnie zrobić misję. Dupa. Nie ma takiej opcji. Kuźwa, oddawaj mi to auto, bo cię zaciukam. Gnoju. Wracaj, żeś ty mi, kuźwa, mać. Dobrze, że masz czerwone. Jak cię wyrzucę z tego auta? Staraj się, człowieku, jeździć spokojnie, żeby to wyszło. Nie, nie ma takiej opcji.
Ja wiem, że słyszycie, że jestem tak denerwowana, że to mało powiedzieć denerwowana. Przepraszam, no ja naprawdę nie lubię takich misji. W szczególności tutaj jazda jest beznadziejna. Ja auta ślizgają się, kurde, na wszędzie, na czym, na wszystkim. Tak, porozwalajcie się 100 razy tam na... Kur... Tak, wskakujcie mi pod koła. Chciałabym to skończyć, naprawdę, uwierzcie mi, ja już chcę mieć to z głowy, tą misję. Kurde, nawet mi nie wskakuj pod koła, bo cię wrzucę 100 razy. W nosie was mam, że was przejadę. No kuźwa, jak tak każde auto będę stukać, to mi zaraz dościgną. Wynocha. Teraz nikt mi nic nie podjeżdża. O kur... Policja, odpierdziel się ode mnie. Mi nikt nie skręca, bo będzie źle z wami. A ty skąd, gnójku, się tu wziął? Co to za oszustwo, kuźwa mać, no! Spierdzielaj. Tak, niech jeszcze zacznie padać. Kurde mać. Tak, pod prąd jadę, ale trzeba pod prąd jechać. Jezu, jak ja delikatnie jadę. Moje nerwy są, kuźwa, 1000% podniesione. A moje skupienie to po prostu w głowie się nie mieści. Nie, spierdzielać. Nie ruszaj się. Nie podjeżdżaj mi pod koła. Hamuję. Jeszcze, kurde, zaczęło mi padać. Największe zło. Dobra, teraz jakoś ładnie się wcisnąć. Nieważne jak. Wcisnąć się. Ostatni punkt! O Jezus Maria! Zaraz musiałaby się naprawdę, chyba jakaś bomba musiałaby mi spaść na głowę. No, albo auto musiałoby mi... Jezus Maria, po prostu to jest... Prawie cały odcinek pierdzielenia się z głupimi tymi. Nie, idę normalne zadanie dla Joe'ego zrobić, bo się chyba wpienię zaraz. Jezus Maria, po prostu, no. Masakra. Wow. Yeah, no, Tony, I've tuned her real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. I listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic. Tu spokojnie pojeździmy z gościem. Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Więc tu będzie już spokój. Jezus Maria, naprawdę. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Dobrego kierowcę? Taki, który stupnie wszystko, co jest na drodze? Spoko. Those washer women ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no fancy, okay? Powiedz to ludziom naokoła i ten... Aha, w ogóle w drugą stronę.
Nie stukam nic. Jeszcze. Co to za opera? Weź to wyłącz! Proszę drogi. Aha, nie dotkłam. Dobra, teraz jest przejażdżka odprężająca mniej więcej. To nie są proste gry. GTA trzecie nie jest prostą grą. Vice City też tak, te niektóre misje, tak jak mówię, a ja liczę na tą misję z helikopterkiem, że ją naprawili tam, to sterowanie, bo zaś będą leciały bluzgi i to takie porządne. No, a tu te wyścigi wiem, że były wkurzające. Nie? Aha, będą cię... triada będziecie, co? Nie ponisz te pralki, bo może się jeszcze przydadzą. Spierdzielamy! Kto bierze kuźwa... Kto bierze pałkę na walkę z triadami, którzy mają pistolety? Ten tu gościu. Zgubiliśmy ich, czy nie? Chyba tak. Wow. Mam nie wiem, czy więcej będzie tych wyścigów, ale mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że te właśnie... że te będą wyścigowe, ten od tej budki. No z tobą, a z kim? Auta sobie nie chcesz zachować? 2000... Wysiądź. Opowiedz coś, staruszku. Co tam? W sklepie? Tak, ammunition rozpoczyna sprzedaż czego? Kała... Nie, Uzi. Aha, no tak. Uzi. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze tu zadanie dla zbierz brudy do pralni. Eightball can supply you with what you're gonna need. Ej, coś innego nie wyścigi, kurka wodna. No dobra, bieramy twoje auto. Czy ja mam rozwalić te pralnie? Boże, auta pralnie. Auta pralnicze. Czy to jedzie? To jedzie. Ej, prania mi jedzie! Kuźwa mać! No i co ja mam z tym? Wow. Jejku, nie trafiłam. Wracaj. Wracaj. Wyskakuj z prania, znaczy z pralki, znaczy z tego, z auta. Jak kogoś trafiłam moim... Ohoho. O, ale ty tam nic nie wierzysz, ty, gościu. Gościu, ty nic nie wierzysz. Uzi by się nam przydało kupić. Teraz mi się auto zacznie...
Jarać. Gościu. Aha, już nie mam amunicji. O. Może być. Wybuchnie. To nie ja. Auto same wybuchają, same z siebie. No dobra, ale boję się, że mi moje wybuchnie, a jeszcze trzeba... To nie jest chyba na czas, co? Ludziska? Nie jest na czas. Gdzieś jest kolejna. I stój, chodź tu. Chodź tu, gnojku mały. O kurde, wyskakuj mi. Chłopie. Chłopie, bo cię wysadzą. Dawaj, ej, dawaj, dawaj, dawaj auto, dawaj auto. Czy to gdzieś w kółko jeździ, to tak? Stuk puk. Co my za kółko? Co? Taka nie pralni. Szkoda, że ich się tak na nie da... Dobrze ci tak. Nie, to raczej spoko misja jest. O kurde. Cwaniak zmienił ten. Nie wskakujcie mi kurde po ten, pod auto. Oni potrafią, jak widzicie. Jaruj się! O, druga pralnia. Znaczy auto. Pralnia. Stukamy pralnię. Brzmi to u mnie jakbym naprawdę pralnie stuka, a nie auto pralnicze. U mnie to brzmi jak kute. W moich myślach brzmi jak auto prawnicze, a nie auto pralnicze. Zajebiście po prostu. To samo gdzieś tam u mnie było w mieście. Przyjeżdżałam to ten. To była usługi pralnicze. Ja zawsze widziałam usługi prawnicze, no. Zboczenie. No ej, gdzie skaczesz, debilu? Jeden z drugim. Ale oni coś uczukani, oni nie mają nic w tych autach. No nie żartujcie, że on będzie ten. Jaraj, żeś się już w końcu... Jaraj się. Oj nie. A co to, co to miało być, gościu? Czy wal w murek? Zaraz mi się auto zacznie jarać, niech się jemu szybciej. Wow, jak długo ja tak będę jeszcze stukać to jedno auto? Tuk puk! Łądzesz, kurde mać! Tu by się czołg przydał. Cheaterski czołg. Płońże, dziadu. Tak, stuknij sobie w policję, debilu. No jedź. No jedź. Policję masz przed sobą. No i co? Coś mi się wydaje, że szybciej mi ten. Że moje się szybciej, kurczę. Że moje szybciej się zapali niż jego. Wow, ale to jest sztuka kuźde. No wiecie, no jakbym miała Uzi. No to by prościej by to poszło. Nie mam Uzi, skończyło mi się. Trzeba będzie kupić.
Wow, ale to jest pancerne, kuźwa! Wow, ile razy jeszcze go mam stuknąć? No, wywróciłbyś się tak. No po prostu pancerne auto, no. Czego by chcieć? Moje się pali. Wyskakuj, kuźwa! Ledwo żyje. Nie no, policja. Wolę nie. Taksówki też nie chcę. Co to tam się stało? Halo, ktoś auto jakieś? Takie masywne by mi się zdało. Szybko masywne. Nie, nie to chciałam. Dobra, to jeszcze znaleźć cwaniaka. No nie, no bo też postrzelałam w to auto, więc to też, wiecie, miało znaczenie jednak. Czekaj, czy to jest ten sam, czy to jest inny. Nie, to jest to. Płońże! Nie, dalej nie chcę. Ile razy mam cię ten... Wow, masakra. O, wreszcie. Ale nie, 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 bo ja też wybuchnę. Odejdź, odejdź. Dobra, ostatnie zostało, ale ja sobie podjadę, żeby sobie kupić Uzi. Uzi, bo po i tak co z tą kasą innego mogę robić, jeżeli właśnie kupić sobie. Nie ma innej opcji, szybciej pójdzie. Tu powinno być, no nie? Sun się. I gdzie mi wskakujesz pod auto? Dawaj, panie Uzi. A tobie się nie respią te? Respią ci się. Dobra, może wystarczy. Miejmy nadzieję. Dobra, idziemy do paść ostatnią paralnię na kółkach. Ostatnie auto. Jakie fire? Spadajcie ode mnie. I jebs. Spotkamy się tam gdzieś? Tak. I jedziesz prosto cały czas. O, tu jesteś. Chodź tu. Tylko ja tak umiem, nie potrafię trafić. Szybko to pójdzie. Uzi? Raczej tak. Tak, no patrzcie, no i potem policja mnie ściga, bo mi kurde goście sami wskakują. Sami mi wskakują pod koła. Kto ich tak napisał? No i już. Jejku! 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 Jejku, zdech. Powinnam pojawić się przy szpitalu pierwszy raz. Jej, udało się. Muszę sobie obczaić, czy faktycznie wszystkie te misje na telefon to są wyścigi. Czy nie, bo to jest bardzo wkurzające. Dobrze, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku mam nadzieję, że mi to pójdzie lepiej. No, nic na to nie poradzę. Nic na to niestety nie poradzę, że nie lubię wyścigowych misji. Znaczy, tak wiecie, zależy od gry, bo kurczę, akurat tu są strasznie to sterowanie jest. Takie straszne sterowanie tu jest. I to jest zło największe. No ale... Nie możecie ani jednego błędu popełnić podczas tej jazdy, bo potem lekko stukniecie tu, lekko stukniecie tam.
zatrzymiecie się, zrobicie poślizg, no bo pada, no bo tamto, no i zdech pies i wszystko od nowa. A ja, kurczę, bardzo się szybko wkurzam, jak widzicie, i to nie jest dobra rzecz. To nie jest dobra rzecz dla nikogo. Chcesz rozbić... konwój, przywieź go do naszego warsztatu w Portland Harbor. Nie chcę na razie. Kończę odcinek, może w przyszłym odcinku. O Boże, dobrze. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Zostawiam mi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA 3 wersji remaster. Dzięki, cześć!